bardzo. Słucham. Tato, o co chodzi? Tato, musimy porozmawiać. No dobrze, ale raz, dwa, bo nie mam... Jak ty się znowu ubrałeś? No cały wymiętolony, w tym samym chodzi, w tym samym śpi. Nie garb się! Na pochyłe drzewo każda koza skacze. Właśnie, tato, a propos, bo ja bym ci chciał kogoś przedstawić. Chciałbym ci przedstawić swojego nowego narzeczonego. Co mi chciałeś zrobić? Andreas jest z Monachium. Niemiec? Ja? Guten Tag! Jestem Andreas von Fritzke. W skrócie AWF. A ja jestem Stanisław Sosna. W skrócie... Synu, dziecko kochane, motylku mój błękitny. Coś ty najlepszego narobił. Wiesz, że z trudem, bo z trudem, ale próbuję jakoś tam zaakceptować twoją odmienność seksualną. Wiem, że to jest test na moją tolerancję. Wiem, że to jest test... Ale ty jesteś po prostu chory! Ciężko chory! Będziesz się smażył w piekle na dnie kotła! Ale może nie, może pojedziemy do Ameryki, znajdziesz się lekarz, są pieniądze, zoperuje cię, coś ci przyszyje, coś ci wytnie, coś ci wsadzi, coś ci wyciągnie, będziesz normalny. Tato, jest XXI wiek! Ale dopiero początek! Początek pierwszej połowy! Pod koniec drugiej to sobie już tam rób co chcesz, już prawdopodobnie będzie mi to gówno obchodziło. A propos, jedno pytanie. Czy naprawdę twój chłopak musi być Hitlerjugend? Nie ma innych organizacji? PSL, ONZ, ZBOWiT. Tato, proszę cię, wojna się już dawno skończyła. Może dla ciebie, Volksdeutschu. To po to twój dziadek bronił wału pomorskiego, żebyś teraz ty bez walki podnosił szlaban? Christian, ale zgód! Co on się pyta? Czy we wsi są partyzanci? Nie, pyta się, czy wszystko gra. A tak, wszystko gra. Stan dwóch, obecnych dwóch, nikt nie uciekł. A co się stało z twoim poprzednim narzeczonym? No to była przynajmniej jakaś tam partia. Arystokrata. Myśmy mieli w rodzinie barona. Tato, to nie był żaden baron, tylko Aaron. Aaron Zuckerman. Pokłóciliśmy się, wyjechał do Chicago i został. Rabinem. Rabinem. O co się pokłóciliście? Sprawy intymne. Lepiej, żebyś nie wiedział. Pewnie go za pęsy ciągnąłeś. Żyd, a teraz Niemiec. Swoją drogą, synu. Ale ty masz rozrzut. Jak ruska Katiusza. A właśnie, jeszcze sobie mojego kacapa zadoptujcie. Gdzie komplet? Polak, Rusek i Niemiec. Cóż, naprawdę w Polsce nie ma ładnych chłopaków? No może i nie ma. Przynajmniej nie w pierwszym rzędzie. Ale wiesz, są Anglicy, Francuzi, Włosi. Weź sobie Czecha z nas. Fajnego, małego Czecha Honze. Byśmy mu mówili coś po polsku, by nam odpowiadał po czesku, przynajmniej byśmy się pośmiali. Ale Niemiec? Czym on się zajmuje? Panie Sosna, ja jestem Wolfgang Duży Hotelarz. I teraz tutaj wszędzie chciałbym zrobić sieć hoteli. Sieć hoteli? Z piętrowymi pryczami. Dziękuję za taki nocleg. A rano przychodzi pokojówka z psem. Koniec doby hotelowej! Wynocha! A po kolacji idziemy razem zwiedzać Warszawę. Ja. Nie poznasz miasta, Andreas. Tak.
Krystian, a może jeszcze teraz pojedziemy? To która godzina? Zaraz będzie policyjna. Tato, proszę cię, pokłóciłeś się z mamą, teraz chcesz się jeszcze skłócić ze mną? Nie chcę, nie chcę. Na dwa fronty jeszcze nikt nie wygrał, nie Andreas? No panie Sosna, przecież żyjemy w jednej wspólnej Europie, bez granic. Bez granic. Odrzućmy tę wrogość między naszymi narodami. Odrzućmy. Bardzo się proszę, kolego, znakomity pomysł. Ja? Odrzućmy wrogość, tak. Tylko czy naprawdę musimy przechodzić z jednej skrajności w drugą? Że albo się dziugamy bagnetami, albo... O nie! Wiesz, Andreas, to nie ma sensu, z nim się nie dogadamy, to pokolenie musi po prostu wymrzeć. Już twój koleżka wie, jak to załatwić. Nie, dość tego, idziemy. Gdzie zaparkowałeś Mercedesa? Tam na strzeżonym. Uważajcie, bo tam na wylotówce stoi gestapo z radarem. Ma Mercedesa? Tak, panie Sosna, mam 5 Mercedesów. Jak pan się zgodzi na nasz związek, dam panu jednego. No. To... Wszystko do prania. Jakiś ten... Dobry ten Mercedes, czy to? Stary grat, na lewecie sprowadzony, co to? Nówka S-klasse! Chyba SS-klasse! I co, tato? To, nie wiem, co tato? Srato, tato! Co tato? Nie wiem. Nie wiem, no w sumie jak wyciągam Mercedesa na zgodę, to już niby od wojny trochę minęło. No to jak będzie, herr Sosna? Chociaż czasem wydaje mi się, jakby to było wczoraj. Dobrze, 2 Mercedesy. 3 Hitler kaput. Kaput, 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 kaput. Nie, dobra. Dobrze, jak tak, jak 3, no to zgoda. O, Hitler. Dobra, jak 3, no już tam to zgoda, to już tam idźcie do siebie, do pokoju, róbcie co chcecie, tylko tam... Tylko tam drzwi zamykajcie, żebym nic nie słyszał, bo to cienkie ściany, to nie bunkier. A panie Sosna, a może pan chce się z nami przejechać, co? No, no. Może pan chce od razu poprowadzić Mercedesa? Co, tato? Co, tato? Dzień! Serio? Ja. Czy serią? Nie, nie tam, kurde... Po ciemaku to się do rowów pieprze, ślisko jest tam. Nie wiem, jak tam się biegi, zmienia, jak co. To automat. Nie trzeba przeładowywać. Jaka wesoła szwabina. Dobra, to się przejadę tym Mercedesem. Nawet na samochodzie musisz mieć celownik, co?